Witam serdecznie, pokażę jak przygotować sałatkę z kaszką kuskus. Do przygotowania będziemy potrzebowali 300 g kaszki kuskus, 1 puszkę 400-gramową cieciorki, 500 g pomidorów, 1 pęczek szczypiorku, pół pęczka natki pietruszki, 250 g suchej kiełbasy, na sos 1 ząbek czosnku, 1 łyżkę octu winnego czerwonego, 4 łyżki oleju lub oliwy, 2 łyżki soku z cytryny, 1 łyżeczkę mielonego kminku, 1 łyżeczkę słodkiej papryki, pół łyżeczki pieprzu, sól do smaku. Najpierw przygotuję kaszkę kuskus. Kaszkę przesypuję do miski i zalewam 300 ml wrzątku. Mieszam i odstawiam do napęcznienia i wystudzenia. Do wystudzonej kaszki dodaję wypłukaną i odsączoną cieciorkę. Wypłukaną i osuszoną zieleninę drobno kroję i dodaję do sałatki. Kiełbasę kroję w kostkę i dodaję do sałatki. Umyte pomidory kroję razem ze skórką na mniejsze kawałki i dodaję do sałatki. Teraz przygotuję sos. Czosnek przyciskam przez praskę. Dodaję pozostałe składniki sosu. Dokładnie mieszam. Sos jest gotowy. Sos dodaję do sałatki i dokładnie mieszam. Sałatkę przed podaniem odstawiam na około godzinę, aby przeszła smakiem. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Sałatka jest gotowa, życzę smacznego.